Jesteś czwartym Polakiem, który startuje w zawodach Red Bull X-Alps. Było trzech zawodników z Polski przed tobą. Kontaktowałeś się z nimi, rozmawialiście na temat tych zawodów, zwłaszcza z Pawłem Faronem? Tak, jesteśmy w ciągłym kontakcie z Pawłem, jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. Tutaj na bieżąco, praktycznie codziennie dzwaniamy się. Paweł dodaje trochę wskazówek ze swojej strony. Również support sprzętowy, sprzęt, który zgromadził przez kilka lat startów, będzie też po części mi służył podczas tego wyścigu. Były jakieś rzeczy, którymi cię zaskoczył, opowiadając o wcześniejszych edycjach tych zawodów? Na pewno kilka kruczków takich związanych z przebywaniem tak dużych dystansów pieszo po asfalcie, bo jednak będziemy pokonywać bardzo duże dystanse i to właśnie nie w terenie, tylko jeżeli będzie padało, to będziemy szli dnami dolin, drogami asfaltowymi i wówczas bardzo istotna jest zmiana obuwia, bardzo częsta zmiana obuwia, tak żeby uniknąć kontuzji i odcisków stóp, które są największą bolączką tego wyścigu. W tym roku na starcie pojawi się także Szwajcar Krigel Maurer, który już czterokrotnie wygrywał zawody Red Bull X-Alps. Będzie w tym roku również głównym faworytem, twoim zdaniem? Myślę, że tak, aczkolwiek trasa, która została rozplanowana na ten rok, już tak bardzo nie faworyzuje Szwajcarów. Wobec tego myślę, że inne nacje, inni zawodnicy mają dużo większe szanse, żeby go pokonać. No ten wyścig, jak mówiłeś, może potrwać grubo ponad tydzień nawet. Powiedz w takim razie, pogoda w Alpach na pewno się będzie zmieniała wielokrotnie przez ten czas. W górach zawsze się zmienia, a już w tak wysokich jeszcze częściej. Czy to jest tak, że wystartując w tych zawodach musicie trochę ryzykować, trochę bardziej rywalizować w ekstremalnych warunkach, w takich, w których normalnie byście sobie odpuścili na przykład treningi? Na pewno przekroczymy swoje własne bariery, także na pewno kilkukrotnie zdarzy się w tym wyścigu tak, że będziemy lecieć w warunkach, w których normalny pilot by powiedział, że nie ma szans po prostu startować. To jakie to mogą być warunki? Bardzo silny wiatr, tego się obawiam, co w Alpach lubi się zdarzyć, czyli coś jak zjawisko naszego halnego, czyli wiatr fenowy i może się zdarzać, że w warunkach silnego wiatru będzie zdarzało nam się latać. Przy bardzo dużych chmurach, silnej konwekcji też takie warunki mogą nas napotkać na trasie. Ty już od 14 lat latasz na paralotni, zajmujesz się tym od 10 lat, można powiedzieć, zawodniczo, bo startujesz w zawodach. Co ciebie najbardziej fascynuje w lataniu? Kontakt z przyrodą i ta wolność, głównie wolność, a i też odnalazłem swoją niszę do rywalizacji. Też nie ukrywam, że lubię tą odrobinę rywalizacji. Także to połączenie tego wszystkiego zdecydowanie mnie kręci. W Red Bull X-Alps te przeloty mogą być praktycznie całodniowe na paralotni. A ile trwały twoje najdłuższe przeloty do tej pory? No moje najdłuższe loty to było około 10 godzin. I tak to będzie teraz też wyglądało mniej więcej? Tak, teraz mogą być 10 godzin albo nawet i więcej. Jeżeli zdarzy się dobra pogoda, to jak najbardziej. Po 10 godzinach człowiek już pewnie jest kompletnie wyczerpany fizycznie. Po 10 godzinach człowiek jest wyczerpany podobnie jak po 10 godzinach marszu. A z jaką prędkością zazwyczaj się poruszacie podczas takich przelotów? Przeważnie to jest prędkość między 30 a 60 km na godzinę. Rozmawialiśmy przed nagraniem, że teoretycznie realne jest latanie z dużo większą prędkością na paralotni, ale na dużo większych wysokościach. Tak, ale też na tych wysokościach, na których będziemy się przemieszczać teraz, jeżeli będziemy mieć silny wiatr wiejący od tyłu, to wówczas też będziemy mogli osiągać nawet prędkości do 100 km na godzinę. A latałeś już kiedyś taką prędkością? Zdarzyło mi się. Sam lot w takich warunkach może nie jest jakiś bardzo straszny, natomiast bardzo trudne są lądowania. I lądowałeś również? Zdarzyło mi się. No to jak wrażenie? Generalnie lecąc przy tej prędkości wiatru nie jesteśmy w stanie lecieć do przodu, także generalnie wiatr cofa nas do tyłu przy podejściu do lądowania, także wygląda to przeważnie jak mała katastrofa lotnicza. Masz jakieś ulubione miejsca, nad którymi najbardziej lubisz latać, w których najbardziej lubisz lądować? Zdecydowanie w Beskidy. To jest moje rodzinne miejsce, gdzie naprawdę kocham latać. Beskid Wyspowy, gdzie się wychowałem jako pilot. To jest miejsce, do którego zawsze chętnie wracam. Tatry z lotu ptaka też są piękne.
Ale też inne miejsca, Alpy francuskie, z których właśnie wróciłem, niesamowite widoki. Z tym, że w Tatrach jest ograniczona liczba miejsc, w których można startować i na których można lądować, prawda? Tak, w Tatrach dozwolone są starty po stronie słowackiej. Na Łomnicy, na Chopoku i jeszcze tak, w jednym Łomnica, miejscu. Tak, Łomnica, Chopok, Solisko to są miejsca, które są dozwolone do startu i z których możemy sobie legalnie latać. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego niestety nie. Niestety nie, może kiedyś w przyszłości się to zmieni. Ale możecie latać nad Tatrami Polskimi również. Tak, również możemy latać. Czyli zdarzają się takie sytuacje, że ktoś może powiedzmy wystartować z Nosala i wylecieć dużo, dużo wyżej w ciągu, w krótkim czasie. Tak, natomiast no niestety z Nosala to jest miejsce, z którego niestety nie możemy startować. A jaka jest największa wysokość, którą uzyskałeś podczas przelotów na paralotni? Jeżeli o mnie chodzi, to największą wysokość osiągnąłem w Himalajach indyjskich i to było 5,5 tysiąca metrów nad poziom morza. Bo nad Himalajami latałeś jako pilot tandemowy, tak? Przez 2 lata tam żyłeś i pracowałeś. Tak, mieszkałem w Nepalu i tam pokazywałem piękno tego kraju turystom, którzy przyjeżdżali na trekkingi. Jakieś 8-tysięczniki spodobały ci się szczególnie, kiedy tam latałeś? No mieszkałem u stóp Annapurny, także jej szczyty górowały praktycznie nad moim domem. Także to jest widok, który nie zapomnę do końca życia.